Nagranie tego webinaru w sieci. Proszę Państwa, ja się nazywam Janusz Tomczak. W latach 1990-2020 prowadzę własną działalność gospodarczą. W roku 2002-2007 ukończyłem studia wyższe z zakresu marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od roku 2016 jestem czynnym udziałowcem w Skywatch Community. W roku 2018-2019 ukończyłem szkolenie ambasadorów Skywatch Community, które było organizowane przez zarząd firmy. Proszę Państwa, nasze szkolenie, tak zwane 3D Coaching and Business, było zorganizowane przez zarząd firmy, przeprowadzone dla 104 osób z 18 krajów. Celem tego naszego szkolenia było, proszę Państwa, przede wszystkim integracja, podniesienie takich umiejętności sprzedaży, budowania struktur, pozyskiwania partnerów i inwestorów strategicznych do naszego biznesu, do naszego transportu strunowego. Trening ten zakończył się 10 maja 2019 roku w Dubaju, gdzie otrzymaliśmy status ambasadora, potwierdzony takim dyplomem. Było to wszystko zrobione pod dowództwem i taką organizacją pana Jurija Galaty, który jest międzynarodowym coachem i trenerem biznesu na całym świecie. Między innymi ma duże sukcesy w szkoleniu takich menadżerów i autorów sprzedaży jak Mary Kane. To jest jedna z międzynarodowych firm, która zajmuje się sprzedażą takich kosmetyków. Proszę Państwa, ale przechodzimy do rzeczy. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony przedstawieniu firmy Skywatch Community, naszego transportu strunowego Skyway. I jak również przekażę Państwu, jak można do tego naszego biznesu dołączyć, jakie z niego uzyskać korzyści, ale zacznijmy wszystko od początku. Proszę Państwa, w roku 1914 w rosyjskiej fabryce słodyczy Nimen do pudełka z tymi słodyczami, czekoladkami dołączane były takie obrazki kolorowe przedstawiające świat, jaki widział artysta za blisko 200 lat, i świat taki science fiction. Widzicie tutaj Państwo na załączonym obrazku, że mamy takie latające jakieś tam batyskafy, tramwaje, i to artysta przewidział, że będzie się działo za 200 lat. Na kolejnym obrazku widzimy również dosyć duże natężenie ruchu, gdzie panuje duży chaos, ludzie biegają, zwierzęta, dzieci. Natomiast aby tego uniknąć, artysta miał taką wizję, żeby wynieść ten transport na drugi poziom. I tam w dalszej perspektywie widać taką eskapadę, po której poruszają się tramwaje na drugim poziomie. To zdjęcie pokazuje dalszą perspektywę i rozwinięcie tego tematu naszego artysty. I widzimy tutaj tą wizję, która się miała zdarzyć za 200 lat. A to jest rzeczywistość, moi drodzy Państwo. Tak wyglądają dzisiejsze drogi. Między innymi na tym pierwszym slajdzie widzimy tutaj drogę taką stanową między Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi, gdzie stoją tysiące samochodów czekające na odprawę graniczną. Natomiast obok zdjęcia pokazują już natężenie ruchu na Bliskim Wschodzie i widzimy tutaj naprawdę ogromne natężenie ruchu, mnóstwo aut, autobusów, ogromne ilości ludzi i panujący chaos na drogach. To samo dotyczy, moi drodzy Państwo, ruchu portowego, morskiego. Widzimy tutaj jedno ze zdjęć takich przedstawiających taki port z dokami przeładunkowymi, gdzie na rozładunek i załadunek czekają tysiące kontenerów, a w dalszej perspektywie widać ustawione w kolejce statki i barki do załadunku. Muszę Państwu powiedzieć, że uzyskałem taką informację niedawno, że ruch na morzach i oceanach jest tak wielki, że jak gdyby te statki poustawiać w takiej kolumnie, jak jeżdżą samochody na autostradach, to byście się, proszę Państwa, przerazili, ile tego transportu morskiego porusza się po świecie. A to wszystko przecież wykorzystuje też nasze paliwa kopalne. Więc mamy dwa pierwsze problemy do rozwiązania, więc przeciążenie tras transportowych
oraz jego zabezpieczeń. Proszę Państwa, natura od wieków walczy z tym, co człowiek próbuje zbudować. Widzimy tutaj wybudowane drogi na pustyniach, piękne, wspaniałe autostrady. Niemniej one, przez to, że są wybudowane na drogach pustynnych i natura nie daje sobie o sobie zapomnieć, często są gęsto zasypywane przez burze piaskowe. Podobna sytuacja dotyczy to również tras kolejowych, budowanych w takich miejscach gdzieś tam na północy globu, czyli mówimy tutaj Syberia, Kanada, gdzie wybudowane drogi żelazne często są zasypywane przez zamiecie i burze śnieżne. U nas w Europie jest to troszeczkę mniejsza już w tej chwili skala, bo mamy ocieplenie klimatu i przez to te zimy są coraz mniejsze. Niemniej to powoduje również to, że mamy, drodzy Państwo, za to dużo deszczy, burzy, powodzi, a to jest związane z tym, że wybudowane przez nas mosty, takie przeprawy wodne często gęsto ulegają zniszczeniu, bo natura jednak walczy o swoje. To samo dotyczy, proszę Państwa, powietrza, którym oddychamy, no i zużywania naszych kopalin naturalnych. Widzimy przez to, że dzisiejsza ta cena cywilizacji jest naprawdę wysoka, bo zużycie i zanieczyszczenie naturalnego środowiska jest naprawdę na bardzo dużym i niepokojącym poziomie. To zdjęcie przedstawia kolej, która poruszała się w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. Widzicie Państwo potężną lokomotywę z ogromną ilością silników parowych, spalinowych. Niemniej dzisiaj już takich widoków nie ma na szczęście, ale to jest taka przenośnia do tego, co się dzieje dzisiaj w ogóle z przemysłem ciężkim, z hutami, z elektrowniami, bo to jest taka alegoria do tego, jak to dzisiaj wszystko, proszę Państwa, wygląda, żebyśmy uzyskali nasz status cywilizacyjny. Czyli kolejny problem do rozwiązania, jaki mamy, to jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Proszę Państwa, dzisiejsze koncerny samochodowe, w ogóle świat podąża w kierunku takim, abyśmy stworzyli transport, który będzie poruszał się za pomocą energii elektrycznej. Nie ma dzisiaj praktycznie liczącego się koncernu samochodowego, który by nie produkował samochodów elektrycznych albo hybrydowych. Niemniej musimy sobie zdać sprawę z tego, że prąd, który jest przekazywany z gniazdka elektrycznego do samochodu, do jego ładowania, do baterii elektrycznych, nie pochodzi, proszę Państwa, znikąd, tylko jest przede wszystkim wytwarzany za pomocą kopalin naturalnych, czyli węgla, gazu, ropy naftowej, niewielkiej ilości energii jądrowej, w 8% tylko z wodoru, a zaledwie 2-3% z odnawialnych źródeł energii. Czyli mamy kolejny problem, proszę Państwa, do rozwiązania, czyli wysokie zużycie energii i nad tym pracują specjaliści na całym świecie. Człowiek od wielu lat próbował, proszę Państwa, wynieść transport na drugi poziom. Z tego względu, żeby radzić sobie z trudnościami, jakie sprawia topografia terenu, żeby ominąć tam wąwozy, rzeki, lasy. I takie próby były podejmowane również w ubiegłym wieku. Pierwszym z takim przykładem jest wybudowana kolej w Niemczech, proszę Państwa, nad rzeką. Widzicie tutaj taki tramwaj na drugim poziomie. Widzimy, jaka to jest potężna konstrukcja stalowa, ile tutaj, jakie tu jest ogromne zużycie materiałów i ten sposób tego transportu nie przyjął się ze względu na po prostu trudności, które sprawiał przede wszystkim materiałowe i energochłonne. W Chinach też spróbowano zrobić transport, tramwaj taki na drugim poziomie, ale też tutaj doskonale widać, jak potężna konstrukcja stalowa tutaj jest, ile to jest zużytych materiałów i po prostu ten sposób wykorzystania transportu nie przyjął się ze względu na materiałochłonność i energię, oczywiście i ogromne, ogromne koszty finansowe. Proszę Państwa, w terenach górskich, z taką topografią terenu, gdzie jest trudno wprowadzić transport samochodowy, wykorzystywana jest też tak zwana kolej terenowa funiklar albo kolej linowa. To są możliwości transportowe, które się wykorzystuje tam, gdzie nie można zastosować transportu drogowego albo kolejowego, takiego tradycyjnego. Niemniej te środki transportowe nie mają własnego napędu i są wykorzystywane tylko lokalnie
i w miejscach, których nie ma możliwości wykorzystywania obecnych środków transportowych. Ale my spotkaliśmy się po to, tu drodzy Państwo, że na te wszystkie nasze problemy, jakie są w tej chwili na świecie związane z transportem zarówno drogowym, jak i kolejowym, i morskim, i powietrznym, szukamy rozwiązania. I takie rozwiązanie, drodzy Państwo, znalazł genialny człowiek, fantastyczny konstruktor, prezes naszej firmy, założyciel Junicki Stretching Corporation, pan Anatolij Junicki, który z pochodzenia jest Polakiem, jest Białorusinem, który powiedział takie znamienne zdanie, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Moi drodzy Państwo, pan Anatolij Junicki to jest inżynier, konstruktor, który blisko od 50 lat prowadzi swoją działalność zarówno konstrukcyjną, jak i naukową. Między innymi był inżynierem na Bajkonurze, czyli to jest tak jak był Związek Radziecki, taka baza kosmiczna i tam był jeden z konstruktorem rakiet i tą swoją wiedzę, którą przez cały czas powiększa, wykorzystał obecnie w promowaniu i konstruowaniu naszego transportu stronowego. To, co widział inżynier, konstruktor Junicki w swoich myślach, odtworzył to, co widzicie Państwo na tych zdjęciach. Niemniej ja bym chciał tutaj jeszcze wrócić do tego naszego artysty, który miał taką wizję stworzenia tego transportu, że to się miało zadziać za 200 lat. To macie tutaj Państwo realny przykład, to są zdjęcia z realu, nie żadne zdjęcia komputerowe, które zostały wykonane w Marina Horce. Jest to miejsce, które jest 70 km oddalone na południowy wschód od Mińska. Miejsce, w którym testowana jest nasza technologia transportu strunowego. Ja byłem w tym miejscu, proszę Państwa, trzykrotnie. Miałem nadzieję, że będę w nim również w tym roku, ale o tym powiem za chwilę. Widzimy tutaj dwa rodzaje transportu na tak zwanej strunie takiej podwieszanej i na eskapadzie, o których wyjaśnię w dalszej części mojego webinaru. Proszę Państwa, tu mamy dalsze zdjęcie z realu i nasza konstrukcja, proszę Państwa, może spokojnie zastąpić takie ciężkie konstrukcje budowlane, jak nawet jak budowa mostu, bo wykorzystując konstrukcję struny, która jest wykorzystywana w budownictwie, zarówno w budownictwie, jak i w budowie instrumentów, jest znana dla ludzkości od wielu, wielu dziesiątek i setek lat. Przekrój i budowa naszej struny wygląda w następujący sposób. Przede wszystkim nasze nawierzchnie są zbudowane z takiej nasady szyny stalowej. Wewnątrz znajduje się struna, która to jest napięta i zespawana za pomocą energii elektrycznej. Chciałem tu Państwu powiedzieć, że nasze struny nie mają żadnych delatacji. Jest to jedna konstrukcja od początku do końca. Wewnątrz znajduje się, wszystko znajduje się w korpusie szyny, a to jest wszystko wypełnione takim specjalnym betonem, który jest opatentowany, którego zadaniem jest między innymi przede wszystkim wzmocnienie i ochrona tych strun, jak również konserwacja i pochłanianie hałasu. Ja miałem okazję jechać dwukrotnie transportem strunowym w roku 2018 i 2019 i muszę Państwu powiedzieć, że wrażenia, jeżeli chodzi o sprawy takie akustyczne, są na bardzo przyzwoitym poziomie. Z tego względu, że nasza konstrukcja jest budowana na zasadzie struny, nie ma praktycznie żadnego problemu u nas w budowaniu dróg i naszych eskapad w zależności od topografii terenu. Nie ma problemu tego, czy to będzie, proszę Państwa, woda, czy to będą bagna, czy to będzie pustynny teren, czy to będzie górzysty. Z tego względu, że poprzez budowę i konstrukcję strun mamy możliwość budowania naszej drogi na drugim poziomie przede wszystkim, gdzie jest to wszystko stawiane na słupach od 5 do 150 metrów i wyżej, gdzie rozstaw stópów jest od 150 do 500 metrów, natomiast stężenia tych strun nawet są do 5 kilometrów. Natomiast ugięcie naszej struny może być nawet do 30%.
Mamy kilka rodzajów transportu i zarówno kilka rodzajów naszych eskapad, czyli mamy konstrukcję sztywną, eskapadę i konstrukcję półsztywną. Wszystkie one jednak są zbudowane i zastosowanie mają, tak jak przekazałem Państwu przed chwilą, w konstrukcji przekroju naszej szyny. Zdjęcia z realu wykonane w Marina Horce. Ja akurat miałem okazję jechać na tej konstrukcji tutaj, tej półsztywnej. Widzicie tutaj Państwo unibajka i jednego i drugiego na konstrukcji półsztywnej i na konstrukcji sztywnej. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć jeszcze kilka zdań o tym dolnym tutaj pojeździe, bo jest to taka dosyć ciekawa historia, bo w roku 2018, jak byłem pierwszy raz w Marina Horce, to te słupy, które tutaj są tym stężeniem tej naszej konstrukcji półsztywnej, były taką konstrukcją na budowie takiej kratownicy. Czyli po prostu były to cztery jakieś tutaj kątowniki i wewnątrz takie użebrowanie. Natomiast pan Junicki doszedł do wniosku, że Związek Radziecki, drodzy Państwo, możecie się z tego tutaj troszeczkę uśmiać, bo to dosyć ciekawa historia, przewiózł praktycznie swoje towary i setki tysięcy ludzi i usług samochodami Żyguli. On nam opowiadał tę historię na jednym z festiwali. I chodzi o to, że w tym samochodzie osobowym no, wożono i zarówno ludzi, jak i tam jakieś płody rolne i materiały budowlane, także ludzie sobie radzili jak potrafili. I on doszedł do wniosku, że jeżeli by wystarczyło wzmocnić konstrukcję nośną, czyli tych słupów, o dodatkowe wzmocnienie, czyli zastosował tutaj dodatkowe wypełnienie betonem, zamknął tą konstrukcję w całej obudowie, można by było te nasze pojazdy poprzez taki prosty i niedrogi zabieg zwiększyć jego wydajność i obciążenie do kilkuset kilogramów, bo w tej chwili te pojazdy są na poziomie przewozu gdzieś około 700-800 kilogramów, a tak to wyszło do 1000-1500 kilogramów nawet można przewozić. Więc widzicie Państwo, że pan Junicki jest to osoba, która jest bardzo kreatywna i myśli naprawdę już przyszłościowo, bo przecież nie zwiększając jakoś za dużo kosztów, można po prostu taką konstrukcję dodatkowo wykorzystać i może ona służyć jeszcze ludziom do przewozu dodatkowych ładunków oprócz osób ludzkich. Następne zdjęcie, też z realu, moi drodzy Państwo, przedstawiające konstrukcję taką sztywną, to jest tak zwana kratownica, która służy przede wszystkim do przewozu takich ciężkich transportów, czyli mam na myśli tutaj zarówno konstrukcje takie towarowe, jak i do dużej ilości osób, jak również przeznaczona jest do transportu, który ma osiągnąć blisko 500 km na godzinę. Do transportu międzymiastowego i międzynarodowego i międzykontynentalnego, moi drodzy Państwo. Pan Junicki, osoba, która stworzyła ten system, który zajmuje się tym od blisko 40 lat. Człowiek, który dostał mnóstwo nagród, ma mnóstwo patentów za swoją pracę, ma kilka grantów zrobionych dla ONZ-u i osoba, która w tej chwili jest szefem, właścicielem i prezesem w jednej osobie naszego transportu strunowego. Mnóstwo prac naukowych, mnóstwo patentów, moi drodzy Państwo, to wszystko zawdzięczamy temu człowiekowi, który dzięki swojej wizji, dzięki swojej determinacji i pracy stworzył transport, który ma być, moi drodzy Państwo, wybawieniem dla ludzkości, a jednocześnie ochronić naszą Matkę Ziemię. Czyli mamy kilka problemów, które transport strunowy rozwiązuje, a więc przede wszystkim przeciążenie transportowych, brak ich zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. Moi drodzy Państwo, zużycie paliwa to jest jeden problem, którym borykają się na dzień dzisiejszy konstruktorzy zarówno samochodów, jak i pojazdów morskich, etc. Niemniej konstrukcja silników już jest tak robiona, że naprawdę te zużycia paliwa są na przyzwoitym poziomie, ale jednej rzeczy konstruktorzy pokonać nie mogą, a mianowicie tak zwanego współczynnika oporu powietrza. Jest to związane z tym, że pojazdy poruszają się po gruncie, po drodze i problem taki stwarza
tak zwane przyziemie między pojazdem a gruntem. Natomiast nasze pojazdy, które są na poziomie drugim, czyli transport drugiego poziomu, tak jak to jest transport Skyway, ten problem mają po prostu zlikwidowany. I my uzyskujemy, proszę Państwa, współczynnik oporu poziomu na niesamowitych wprost wartościach, bo jak widzicie tutaj nasz Unilot, czyli nasze cudo techniczne, to jest po prostu Maserati wśród pojazdów takich szynowych, osiąga współczynnik na poziomie 0,065. Natomiast samochody, którymi się poruszamy na dzień dzisiejszy, uzyskują taki współczynnik oporu na poziomie 0,4, natomiast już samochody, którymi się fascynujemy, które jeżdżą w formule pierwszej, osiągają niesamowite prędkości, mają ten współczynnik maksymalnie na poziomie 0,2. Jest to też również związane z tym, moi drodzy Państwo, że ten współczynnik oporu ma też duże znaczenie, jeżeli chodzi o zużycie paliwa w stosunku na jedną osobę na kilogram, na zużycie 100 km na osobę. I tak w naszym unibajku, moi drodzy Państwo, gdzie tych osób może jechać nawet 14, to zużycie jest przy prędkości 100 km na osobę na poziomie zaledwie 0,12. Natomiast, jak mówiłem, nasze cudo, nasz Unilot, który jeździ z prędkością, ma jeździć, proszę Państwa, z prędkością do 500 km na godzinę, jego zużycie jest na poziomie 0,93. Muszę Państwu powiedzieć też taką informację, przekazać, że te nasze pojazdy, to oprócz tego, że mają małe zużycie, to też będą bardzo tanie, jeżeli chodzi o koszt przewozu, bo z tego, co nam opowiadał pan Junicki, to koszt nie powinien przekraczać 8 dolarów na 100 km na pasażera. I tu mamy następne zdjęcia z Reala, też to jest zdjęcie zrobione z Marina Horki, gdzie widzicie Państwo pojazd Unibike, który waży kilkaset kilogramów i na dwóch takich cienkich strunach, ja to porównuję do dwóch pudełek zapałek, porusza się z prędkością nawet do 150 km na godzinę i przewozi, proszę Państwa, do 14 osób. To jest coś niebywałego. Ale wielu sobie może zadać pytanie, jak jest tutaj z bezpieczeństwem, moi drodzy Państwo. I tu jest odpowiedź jest banalnie prosta. No, nasze wszystkie pojazdy mają certyfikację, nasze wszystkie pojazdy mają, proszę Państwa, patenty. I ten problem, który na sercu leży naszemu konstruktorowi, naszym inżynierom, został rozwiązany, bo mamy opatentowany system, proszę Państwa, antywykolejeniowy. Do tego koła silnikowe, które jednocześnie są motorem, które popychają, są również też elementem hamującym. Także jeżeli chodzi o te sprawy, jesteśmy w najwyższych standardach bezpieczeństwa i możemy się tutaj poszczycić największymi standardami na świecie. Dzisiejsza budowy dróg, proszę Państwa, to jest przede wszystkim ogromne zużycie materiałów, zarówno takich, gdzie trzeba robić przesypy ziemne, gdzie trzeba robić przekopy, proszę Państwa, robić mosty, jak również wysadzać skały, żeby po prostu ten transport poprowadzić i wybudować nowe drogi. No niestety, no, ziemia nie jest z gumy, moi drodzy Państwo. Samochodów z roku na rok coraz bardziej przybywa. Transport się natęża, widzicie jakie są korki. Niemniej nie da się tego pospieszyć. No, wydajność drogowców jest taka, a nie inna, drodzy Państwo. Koszty tego też są przeogromne, więc tutaj chciałem pokazać Wam na następnych slajdach, jak wyglądamy my w stosunku do naszej konkurencji na kilka takich wskaźników ekonomicznych i zarówno transportowych i budowlanych. Przede wszystkim pierwszy slajd, który pokazuje koszty kapitału i nasz transport zaznaczony taką zieloną tutaj, zielonym kolorem, czyli kolorem nadziei, kolorem ochrony środowiska, to jest na Skyway. I zobaczcie Państwo, jak my wyglądamy w stosunku do konkurencji. Koszt kapitału, czyli to, co interesuje naszych inwestorów najbardziej. Na dzień dzisiejszy koszt wybudowania kilometra bieżącego w zależności od wykonywanej konstrukcji kształtuje się między 3 a 8 milionów dolarów.
Widzicie Państwo, że już tutaj tramwaje są dużo droższe, drogi takie typu samochodowe są kilku razy droższe. Natomiast jeżeli zagłębimy się dalej i będziemy mieć do tego porównanie do kolei magnetycznej czy do przykład metra, to tu już koszty naprawdę osiągają astronomiczne kwoty, bo to się bazuje między 100 a 150 milionów dolarów za kilometr. Jeżeli chodzi o koszty operacyjne, czyli obsługi, też tutaj Skyway jest na najwyższym poziomie i na najniższych kosztach. Zużycie energii, moi drodzy Państwo, to jest to, na czym przede wszystkim pracują nasi inżynierowie, bo my mamy transport przede wszystkim ekologiczny. Widzicie tutaj, że w stosunku do naszej konkurencji jesteśmy bezkonkurencyjni. Natomiast przepustowość. Tu muszę się zatrzymać chwilę i to Państwu wytłumaczę. Przepustowość to jest liczona ilość przewożonych pasażerów na godzinę. Obliczenia naszych inżynierów przewidują, że w momencie wybudowania linii trakcji będziemy mieć możliwość nawet przewożenia, moi drodzy Państwo, 50 tysięcy pasażerów na godzinę. To są naprawdę ilości ogromne, bo metro w tej chwili moskiewskie przewozi na poziomie 80 tysięcy. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, tu jesteśmy pionierami, proszę Państwa, bo transport Skywaya przede wszystkim będzie poruszał się i wykorzystywał źródła energii, które są z odnawialnych źródeł energii, czyli ze słońca, z wody i ze spalania śmieci, gdzie nad tym również pracuje jeden z działów naszej firmy. Jeżeli chodzi o wskaźnik wypadków, moi drodzy Państwo, to tutaj jesteśmy bezkonkurencyjni z tego względu, że my mamy na drugim poziomie transport, gdzie unikamy korków, gdzie unikamy zderzeń, gdzie mamy dodatkowo specjalnie opatentowane płoty, które zabezpieczają nas w takich newralgicznych miejscach jak skrzyżowania, mosty, proszę Państwa, drogi wodne. Także jeżeli chodzi o te sprawy, widzicie, że Skyway wygląda na tym tle naprawdę rewelacyjnie. Dlatego my jako osoby, które zajmują się promowaniem tego biznesu, promowaniem tego transportu, zachęcamy wszystkich, żeby zapoznali się nie tylko ze swoimi przyszłymi tam dochodami, jeżeli chodzi o inwestowanie, ale również to, co ten transport oferuje. Jest grupa osób na świecie, moi drodzy Państwo, jest grupa inwestorów, którzy zaangażowali się bardzo mocno w to, promują, ale przede wszystkim numerem jeden tutaj jest sam pan Junicki, który pracuje nad tym tematem już blisko 40 lat. Kilka razy mu ten temat upadał, ale on jest naprawdę człowiekiem wielkiego serca, pełnej determinacji i doprowadził do tego, że ten transport i o nim dowiedział się świat. W przeciągu zaledwie 5 lat, moi drodzy Państwo, nasi inżynierowie, konstruktorzy z panem Junickim na czele opracowali 11 pojazdów. W tej chwili mamy 11 pojazdów, proszę Państwa, już skonstruowanych, testowanych, kilka z nich już jest opatentowanych i kilka z nich już jest dopuszczonych do ruchu. Mamy na tę chwilę 7 pojazdów, drodzy Państwo, pasażerskich, od takich jedno-dwuosobowych, jak tu widzicie, Uniwindu U4651 do Unicara U4 430T3, który jest takim pojazdem, gdzie może tutaj być łączony jak taka hybryda w kilka pojazdów. Natomiast no takim szczytem techniki na tę chwilę, proszę Państwa, jest Unibus U4365, pojazd, który jest porównywany do samochodu Formuły Pierwszej. Ja widziałem go w realu, siedziałem w nim, moi drodzy Państwo, wykonany jest w sposób po prostu fantastyczny. No, w środku się siedzi jak w najbardziej luksusowej limuzynie. Jakbyście, proszę Państwa, zasiedli do Maybacha, mogę tak to porównać, więc zachęcam wszystkich, abyście mieli okazję zobaczenia tego na własne oczy, więc najbliższy czas to jest do Marina Horki, do naszego centrum testowego i tamten pojazd jest wystawiony, którego możecie zobaczyć, jak również on też tam przechodzi testy. Kolejnymi trzema niezwykle ważnymi pojazdami naszymi są pojazdy użytkowe, transportowe. I tutaj mamy, proszę Państwa, trzy rodzaje. Unikonta, Unitraka i Unitransa. Pierwszy z nich to jest pojazd, który został w zasadzie stworzony zaledwie półtora roku temu, a wyszło to na prośbę i takie jak zlecenie naszych arabskich inwestorów, bo
Jesteśmy w tej chwili mocno proszę Państwa, zaangażowani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na tamtym rynku. I tam wyszła też propozycja, czy by pan Junicki ze swoim zespołem nie stworzył takiego pojazdu, który by przewoził kontenery, bo jak Państwo wiecie, ten rejon to jest rejon, w który nie tylko jest rejonem, w którym zakupuje się ogromne ilości towaru, bo tam cały czas idzie produkcja, tam cały czas się tworzy nowe rzeczy, jak również jest miejscem takiego przeładunku, gdzie to jest rozsyłane w dalszą drogę. Unitrag jest przeznaczony do materiałów sypkich, na przykład do jakichś tam kopalin, bezpośrednio można je prowadzić z kopalni do klienta, jak również te unitruki, to jest taki pojazd, który jest przeznaczony do przewożenia paczek towarów takich do blisko 2000 kg. To wszystko oczywiście oprócz tych, co mówiłem wcześniej, tych pojazdów osobowych, jak i tych towarowych, to są wszystko pojazdy samobieżne, sterowane, samoistnie. One jadą w wyznaczone miejsce i wracają same. Tu mamy zdjęcie, taki fotomontaż, czyli taki sposób wykorzystania naszego transportu, moi drodzy Państwo. A no mianowicie na pierwszej slajdzie widzicie tutaj unikonty, które jadą po eskapadzie, a w tej niższej warstwie leci sobie tutaj na przykład unitrak, gdzie przewodzi osoby powiedzmy od miasta do miasta. Natomiast obok jest pokazany sposób wykorzystania naszego tego transportu towarowego w systemie tak zwanym portowym. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest coś niebywałego. To jest tak genialne rozwiązanie i proste w swojej konstrukcji, zarazem bardzo skomplikowane, żeby to wykorzystać, tylko tu chodzi o samą ideę. To jest tak zwany system portowy, gdzie pan Junicki z zespołem inżynierów opracował, że my możemy wyjść z naszym transportem, może moi drodzy Państwo, bezpośrednio od 15 do 25 km w głąb mórz i oceanów i tam bezpośrednio załadowywać się w towary za pomocą naszego transportu, bez potrzeby budowania specjalnych doków, portów i tym podobnych rzeczy. Także jest to niezwykle genialne rozwiązanie, tanie w produkcji i przede wszystkim dosyć bardzo tanie, jeżeli chodzi o wykonanie. My jako firma, proszę Państwa, działamy na rynku legalnie, z pełną dokumentacją, ze świadomością tego, że nasz transport, który oferowany jest w tej chwili dla świata, musi osiągać i jednocześnie mieć jak najwyższe standardy światowe, jeżeli chodzi o wykonawstwo naszych pojazdów, jak również o dokumenty i dokumentację. I takim przykładem jest otrzymanie w lutym 2018 roku takiego certyfikatu ISO 9000-2015. Otrzymała to nasza firma i jest to dowód na to, że pracujemy na najwyższych standardach światowych, jeżeli chodzi o to, co robimy w dokumentach i co robimy w naszych pracach tak zwanych konstrukcyjnych. Mnóstwo nagród, mnóstwo patentów, może moi drodzy Państwo, mamy ich w tej chwili 84, gdzie porejestrowane są te nasze patenty w 18 krajach, moi drodzy Państwo, od Stanów Zjednoczonych poprzez Chiny. W roku 2019 nastąpiła dosyć duża taka reorganizacja w firmie, z tego względu, że nasza firma była jeszcze do 2019 roku rozrzucona w kilku miejscach na terenie Mińska, te biura konstrukcyjne były. Niemniej nastąpił przełom w 2019 roku. Moi drodzy Państwo, ten budynek, który widzicie, taki kolorowy, który wcześniej był wynajmowany, tam kilka pięter, byliśmy właścicielem dwóch pięter, został zakupiony przez firmę. Jest to decyzja pana Junickiego i zarządu z tego względu, że stwierdzili, że raz, że to będzie w perspektywie dużo tańsze jak wynajmowanie, poza tym swoje, to jest swoje. A my musimy też brać pod uwagę, że wiele rzeczy, które robimy, jest objęte tajemnicą, to są sprawy patentowe i ochrona naszych dóbr jest też po to, żebyśmy po prostu znajdowali się w jednym miejscu, żeby to było skupione i chronić to, co jest naszą największą wartością, czyli naszą technologię. W tej chwili w tym budynku znajduje się blisko 80 biur konstrukcyjnych. Różnego typu, zarówno te dotyczące transportu strunowego, jak również
te działy, które zajmują się ochroną środowiska, budową i spalarnia śmieci, żeby wytworzyć energię. I do tego mamy nowy dział, który powstał. To jest produkcja i budowa humusu, czyli takiej gleby, która jest wysokowartościowa, która będzie wykorzystywana w przyszłości w budowie miast linearnych. Ale o tym powiem za chwilę. Trzy nowoczesne, proszę Państwa, własne zakłady produkcyjne, w którym budujemy już blisko 11 typów pojazdów. Jest to nasza duma, proszę Państwa, jest to oczko w głowie naszych inżynierów, bo tutaj pod ich okiem powstają te cuda techniki, które widzieliście, panowie, drodzy Państwo, wcześniej. Mamy najnowsze urządzenia, jeżeli chodzi o produkcję, jak również produkcję naszych kół, napędów, jak również obudowy, które są wykonane w konstrukcji próżniowej. Tutaj się kłania doświadczenie pana Junickiego, które nabył w czasie budowy rakiet na Bajkonurze, bo to jest naprawdę konstrukcja już kosmiczna i muszę Państwu powiedzieć, że były robione testy, gdzie te nasze obudowy wytrzymywały nawet takie potężne uderzenia, próbowano je tam zniszczyć, nawet był wybuch granatu i bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Także bezpieczeństwo i nowoczesna technologia przede wszystkim. Miejsce, proszę Państwa, cudowne, wspaniałe, które stało się już na dzień dzisiejszy atrakcją turystyczną Białorusi. To jest nasz ekotechnopark, proszę Państwa, miejsce naszej certyfikacji, gdzie w 2015 roku był tam jeszcze do niedawna poligon takich czołgów, transporterów. Jest to działka wielkości około 40 hektarów, którą przekazał nam pan prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko w darze, abyśmy tutaj mogli na tym terenie testować, certyfikować i pokazywać nam technologię dla całego świata. Miałem okazję nabyć, moi drodzy Państwo, trzykrotnie. Z roku na rok to miejsce wygląda coraz lepiej i muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili jest to naprawdę miejsce, w którym można się poszczycić i pokazać. Możemy tutaj naprawdę z dumą i, jak to mówią, otwartą przyłbicą pokazywać to dla całego świata. Zdjęcia z realu, wszystko wykonane w Marina Horce. Widzicie tu Państwo trzy typy pojazdów, cztery nawet. U góry ten pojazd taki leciutki, ja go widziałem w ubiegłym roku. To jest pojazd, który będzie miał w przyszłości być wykorzystywany, moi drodzy Państwo, do tak zwanych parków rozrywki, a jednocześnie będzie traktowany jako pojazd taki osobowy, tak jak własny samochód. Nawet jest znana cena jego, bo on ma nie przekroczyć nawet $1000, więc to nie będzie jakiś wielki koszt. I jak te eskapady kiedyś w przyszłości będą wybudowane, to bez problemu, myślę, większość z nas sobie zakupi taki pojazd i będzie mogło się swobodnie poruszać. Na dolnej części widzicie Państwo pojazd do przewozu ładunków i w tej dalszej perspektywie taki taśmociąg, który jest też pokazany jako sposób wykorzystania naszego transportu do urobku materiałów sypkich albo rud, jakichś tam żelaza, metali, które bezpośrednio możemy transportować już do, na przykład do portów albo do zakładów produkcyjnych. Ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że jest taki projekt, że władze Boliwii są mocno zainteresowane wykorzystaniem tego transportu, jednocześnie z połączeniem transportu morskiego, z tego względu, że mają ogromne złoża jakichś tam rud metali na terenie Puszczy Amazońskiej, ale żeby się do tego dostać, trzeba było po prostu tam wyciąć tej puszczy ogromne ilości. I pan Junicki z inżynierami znalazł na to rozwiązanie. Można ten transport, powiedzmy, puścić górą ponad koronami drzew, gdzie te zniszczenia będą w bardzo niewielkim stopniu i bezpośrednio z tej kopalni transportować już do tak zwanych pokładów morskich naszym transportem. Natomiast chcę tu jeszcze Państwu zwrócić uwagę na to zdjęcie, dlatego że widzicie tam w dalszej perspektywie są sady i drzewa. I to jest jedna z idei transportu strunowego, że my, drodzy Państwo, nie jesteśmy właśnie po to, my jesteśmy tą alternatywą do tego, aby nie tej gleby naszej, tej ziemi, nie betonować, nie asfaltować, moi drodzy Państwo, żebyśmy ten transport wynieśli na drugi poziom, gdzie on będzie bezpieczny, ekologiczny, a dołem ma rosnąć trawa, krzewy, drzewa,
I my mamy korzystać z tego, i zarówno ludzie, jak i zwierzęta na całym świecie. Jest to przykład pokazany, jak można wykorzystać właśnie tą technologię transportu stromowego w ekotechnoparku, gdzie odwiedzają to zarówno delegacje, jak i goście z całego świata. Obok na zdjęciu to jest te zdjęcie realne, wykorzystanie naszej konstrukcji, tej kratownicy. Widzimy tutaj transport, proszę Państwa, pasażerski i na górnym pokładzie ten transport szybkościowy. A w tej perspektywie dalszej widzimy stację dokującą, która jest zarówno przystankiem, jak i miejscem, które jest przeznaczone do odpoczynku, do poczekalni pasażerów. To mamy poziom pierwszy i drugi. Natomiast na parterze można spokojnie wykorzystać to do takiej działalności komercyjnej, na jakieś tam sklepy, proszę Państwa, usługi i tym podobne rzeczy. W Marina Horce na poziomie tym parterowym znajduje się Muzeum Skywaya. Jest tam pokazana cała droga, moi drodzy Państwo, pracy i tego, jak pan Junicki konstruował ten transport strunowy. Od, jak to mówią, deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. Znajduje się tam również miejsce, w którym zostali uhonorowani, moi drodzy Państwo, inwestorzy, którzy do kwietnia 2017 roku zasilili swoją wpłatą Skywaya. Na suficie są wymienione z imienia i nazwiska osoby, które wsparły projekt. Wygląda to fantastycznie. Moi drodzy Państwo, jest to podświetlone, wygląda jak konstelacja gwiazd. Ja mam to szczęście, ten zaszczyt, że również moje imię i nazwisko jest tam umieszczone. Byłem tam w 2018 roku. Z moim synem odnaleźliśmy moje nazwisko i cieszę się, że w przyszłości on i mam nadzieję wnuki przyjadą tutaj za jakieś 10-20 lat i zobaczą, że tam dziadek, tata był też inwestorem i wspomógł taki piękny, poważny projekt, którym będzie się szczycił cały świat. Proszę Państwa, to jest przyszłość. To jest to, nad czym dzisiaj pracują nasi inżynierowie, nad czym w zasadzie jest przełożenie takie ekonomiczne i produkcyjne firmy. Mianowicie we wrześniu 2018 roku powstało Centrum Innowacji Skyway w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Emiracie Sharjah. Moi drodzy Państwo, tu macie zdjęcia z realu, które zostały wykonane na początku 2019 roku. Ja miałem okazję być tam w maju ubiegłego roku, jak żeśmy kończyli razem z naszą grupą tych polskich ambasadorów i grupą tych 104 osób z całego świata szkolenie 3D Coaching na terenie tej budowy. Byliśmy, drodzy Państwo, to jeszcze wtedy były tylko te słupy, co widzicie tutaj. Przywitał nas na tej budowie pan Junicki. Fantastyczne spotkanie. Natomiast te zdjęcia, które tu Państwo widzicie, to zostały już wykonane pod koniec roku 2019 roku, w okolicach listopada, grudnia. I tu już widzicie realnie, że nasze te unibajki, proszę Państwa, jeżdżą i zostały testowane. I to jest odcinek około 400 metrów, gdzie one się poruszają, gdzie to przedstawiamy w tym naszym centrum innowacyjnym, bo jest to miejsce, gdzie w przyszłości ta nasza technologia będzie testowana, gdzie również powstanie tutaj instytut, który będzie szkolił przyszłych naszych konstruktorów, operatorów i, drodzy Państwo, z tego co mamy informacje, cały transport, który będzie obowiązywał na świecie, a będzie on sterowany za pomocą komputerów i technologii blockchainowej, będzie znajdował się na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeszcze wrócimy na chwilę do Marina Horki. Widzicie Państwo tutaj ten teren, jak to wygląda. To już jest po rekultywacji, bo blisko pół roku to tam się pan Junicki z grupą inżynierów budowlanych męczyli, żeby ten teren wyrównać. Tu mamy zdjęcie takie komputerowe, które zostało wykonane w 2016 roku i muszę Państwu powiedzieć, że ono za dużo wcale nie odbiega od tego, co jest zrobione na dzień dzisiejszy w realu. A to jest przyszłość. To jest tak zwany eco-house, bo Skyway to nie tylko transport, ale proszę Państwa, przede wszystkim ta zielona energia i to, co jest takim zamysłem pana Junickiego, że my mamy żyć zgodnie z naturą, że nie musimy wcale tej naszej ziemi zaśmiecać, zatruwać i możemy dzięki naszemu transportowi również współdziałać, jeżeli chodzi o mieszkanie.
bo widzicie tu Państwo taki ekohaus, który wykorzystuje energię słoneczną, wodę też, którą możemy filtrować, powiedzmy tam z opadów. Natomiast dostarczone media do tych domów, czyli mam tu na myśli kanalizację, wodę, drodzy Państwo, energię elektryczną, internet i tym podobne rzeczy, będą dostarczane za pomocą naszego transportu poprzez budowę naszych masztów, czyli nie musimy tego wszystkiego, jak to mówią, ryć w ziemi, kopać, tylko to można w dużo większy i tańszy sposób za pomocą naszego transportu wykorzystać. Bardzo ładnie to widać. Na tej fotografii, na tym takim zdjęciu w przyszłościowym widzicie Państwo to miasto linearne, gdzie tutaj na drugim poziomie porusza się nasz transport między tymi budynkami, to są w zasadzie takie osiedla już, gdzie one są, mają możliwość przejazdu przez budynki, nie naruszając konstrukcji. Drodzy Państwo, dołem mamy tutaj nasz transport taki szybki i to są zbudowane osiedla, gdzie my możemy w ciągu na przykład 10-15 minut dochodzić do głównych centrum naszych tam miast. To jest taki zamysł pana Junickiego, a jak chcemy się dostać powiedzmy do takich miejsc, gdzie będą jakieś tam urzędy, jakieś tam sprawy, jakieś tam teatry i coś takiego, to wsiadamy po prostu sobie w nasz transport strunowy, zaledwie kilka czy kilkanaście sekund, minut dojeżdżamy na miejsce, nie mając potrzeby używania transportu samochodowego. Tak podsumowując, dlaczego ten Skyway jest taki, proszę Państwa, ten transport strunowy taki niesamowity, taki jedyny w swoim rodzaju, bo on ma kilka takich aspektów, które nie mają transporty takie, które się znajdują w tej chwili w ofercie na rynku. Przede wszystkim jest innowacyjny. Nie ma takiego, proszę Państwa, i nie możemy go przyrównywać do niczego innego. To nie jest żadna kolejka górska, absolutnie, bo to jest transport, który porusza się na strunie, ale ma własny napęd. Jest nadziemny, czyli my mamy możliwość podróżowania i jazdy od 5 do 150, a nawet wyżej, metrów nad poziomem morza, więc dla nas i gruntu, więc dla nas nie ma problemu, żebyśmy tam omijali jakieś tam góry, proszę Państwa, żebyśmy przechodzili przez wody, zatoki, morza. To wszystko jest już rozwiązane z wysoką prędkością. Wyobrażacie sobie Państwo, że my możemy w miastach podróżować na poziomie 100-150 km na godzinę, przecież to jest na dzień dzisiejszy nierealne. Jedynie co w tym podobne jest metro, ale metro ma ograniczone możliwości. Bezpieczny, bo jesteśmy na drugim poziomie, nie ma możliwości zatorów, proszę Państwa, nie ma możliwości wypadków, zderzeń. Ekonomiczni, bo jesteśmy najtańsi, bo jest tani w wykonaniu, tani w produkcji i tani w przejazdach. Dlaczego? Bo korzystamy z odnawialnych źródeł energii, proszę Państwa, między innymi, i z bardzo dobrej technologii, jeżeli chodzi o budowę naszych tras. Łatwo integralny, integrujemy się zarówno, moi drodzy Państwo, z transportem takim kolejowym, drogowym. Możemy łatwo przechodzić przez budynki, nie naruszając konstrukcji. Jest taki fajny film nagrany, moi drodzy Państwo, gdzie widzimy, jak ten transport jest wykorzystany. Oczywiście to jest film z konstrukcji komputerowej zrobiony, żebyście dobrze zrozumieli. Gdzie on się łączy, powiedzmy, z tym, z metrem dzisiejszym, z jakąś galerią handlową, moi drodzy Państwo. Także u nas nie ma problemu. My możemy szybciutko dostosować go do tego, na przykład, żeby przejść przez budynek, czy przez jakieś tam miejsce, gdzie trzeba dojechać do lotniska i tym podobne rzeczy. I przyjazne środowisku, no przede wszystkim, no, jesteśmy przede wszystkim zieleni, proszę Państwa. Zieleni, czyli kochamy to nasze środowisko, nie zanieczyszczamy. Robimy to z niedużej zużycia materiałów, drodzy Państwo, i bardzo to leży na sercu i credo naszej firmy przede wszystkim. Jak to wszystko się zaczęło? 2014 rok, rozwój technologii, drodzy Państwo, i tak dotarliśmy do roku 2014, już troszeczkę przyspieszę teraz. Mianowicie ten projekt był realizowany przez pana Junickiego 7 razy. Po drodze kilka razy mu się ten projekt, jak to mówią, wywracał. Różne były tego przyczyny, zarówno przyczyny ekonomiczne, jak i polityczne. Rok 2014 nastąpił przełom. Wtedy pan Junicki dobrał sobie do swojego zespołu ludzi, którzy zajmują się finansami. Zaczęliśmy ten projekt robić w systemie crowdfundingu, czyli społecznościowym takim finansowaniu do przodu. My udzielamy pożyczki na to, drodzy Państwo.
Oczywiście nad wszystkim ma pieczę pan Junicki. On tym wszystkim zawiaduje. Niemniej, tak jak on cały czas powtarza, on jest inżynierem, konstruktorem, do finansów są ludzie do tego przez niego delegowani, ale on nad wszystkim ma kontrolę, także bądźmy o to spokojni. Rok 2015, powstawanie inżynieria, 2016 budowa, czyli już mamy ekotechnopark, proszę Państwa, w 2017-18 demonstracja i certyfikacja, czyli już mieliśmy pokazane nasze pojazdy certyfikowane i te, które się tam poruszały po tych pierwszych naszych liniach i 2019-20 rok to jest realizacja, proszę Państwa, naszej technologii, przepraszam najmocniej, czyli wprowadzanie ją pomału na rynki światowe i dowodem tego jest budowa naszego ekotechnoparku w Białorusi, jak również naszego Centrum Innowacyjnego w Szarcie. Projekt nasz składa się z 15 etapów. Etap pierwszy 2014 rok, etap ostatni, proszę Państwa, przewidywany jest na koniec sierpnia 2021 roku. Mówię to z tego względu, że 25 lipca mieliśmy spotkanie z panem Masłowem, to jest prawnik firmy i on przekazał, że projekt Skyway'a zakończy się za 14 miesięcy, czyli prosto licząc 31 sierpnia 2021 powinniśmy mieć koniec tego 15 etapu, czyli już czym to się wiąże? To jest technologia certyfikowana, opatentowana i gotowa do sprzedawania na rynki zewnętrzne. A że to tak będzie, to wyjdzie to za chwilę, o czym się Państwo dowiecie. Teraz kilka rzeczy, jak możemy dołączyć do naszego projektu, jak możemy zostać inwestorem. Moi drodzy Państwo, żeby zostać, dołączyć do projektu Skyway, nie musimy oczywiście nic kupować, bo wystarczy, że się do tego projektu zapiszemy poprzez osoby, które nas zasponsorują tak zwanie, albo poprzez to, jak zdobędziemy link od firmy i bezpośrednio się zapiszemy. Niemniej, żeby zostać takim pełnoprawnym już uczestnikiem, należałoby zainwestować, proszę Państwa, pieniądze, które mamy jak gdyby z własnej kieszeni do wydania, tak? Możemy wtedy, drodzy Państwo, zakupić sobie pakiety w różnych konfiguracjach. Myślę tutaj o tym, że są różni inwestorzy, którzy mają większe, mniejsze pieniądze, moi drodzy Państwo, ale dla każdego jest oferta. Moi drodzy Państwo, pierwszym takim podstawowym pakietem, który jest do nabycia w Skyward Community jest pakiet tak zwany InnoTrans, jest to pakiet dla takich inwestorów dynamicznych, którzy, drodzy Państwo, inwestują $1000 w czasie trwania etapu i on powoduje to, że każdy następny etap, każdy następny zakup powoduje, że zwiększamy swoją ilość udziałów poprzez zwiększone dyskonto. Widzicie tutaj pierwsza wpłata za $1000 to 33 tysiące udziałów, później $38 tysięcy, aż dochodzimy do 47. Mamy również ofertę dla naszych, proszę Państwa, milusińskich, dla dzieci, dla studentów. Tutaj budują sobie rodzice przyszłość swoich dzieci poprzez takie oszczędzanie, zakupując pakiety maluszek albo studenta. Te pakiety maluszek różnią się od pozostałych tym, że my kupujemy taki pakiet na siebie. Natomiast trzeba tutaj dołączyć metrykę urodzenia dziecka. Proszę Państwa, mamy również pakiety dla bardzo dużych inwestorów i dla mniejszych. Pakiet najdroższy w tej chwili, jaki jest w ofercie, to jest pakiet za $150 tysięcy i wartości 8 milionów 550 tysięcy udziałów. Mamy również pakiety na raty dla dużych inwestorów i one są w granicach 50 tysięcy do 5 tysięcy dolarów i takie pakiety najbardziej popularne, moi drodzy Państwo, dla inwestorów z takim troszeczkę mniejszym portfelem, takim normalnym, jak my to mówimy, od 250 do dolarów do 2000. Ja bym tutaj dwa słowa chciał się przy tym zatrzymać, bo to są pakiety na raty. Macie możliwość, proszę Państwa, kupienia sobie na przykład takiego pakietu za $250, to jest na 10 miesięcy, to jest tylko $25 miesięcznie, to jest naprawdę nie jest jakieś tam duże pieniądze, bo to jest 100 zł miesięcznie.
Do tego możecie sobie dokupić na przykład pakiet za $1000, bo jestem zwolennikiem kupowania dwóch, większego i mniejszego. Ten jeden mniejszy, proszę Państwa, ma w granicach $5750 za $250. Możecie sobie później, jak będzie akcja, że będziemy wchodzili na giełdy, sprzedać. Pokryjecie sobie koszty tego swojego inwestowania, a ten drugi zostawiacie sobie na jesień życia, ewentualnie na odbiór dywidendy. To wszystko od zależności i możliwości inwestowania. Ale drodzy Państwo, tak ta sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Natomiast jest petarda, która, proszę Państwa, została przedłużona. Nasza dyrekcja, proszę Państwa, na prośbę wielu inwestorów, ze względu na pogłębiający się kryzys, na to, co się w tej chwili dzieje na rynku pracy, postanowiła, że przedłuży promocję, która obowiązywała do 30 czerwca, tak zwaną Step Up 2021. Mamy jeszcze możliwość, proszę Państwa, inwestowania do 31 sierpnia 2020 roku. Ja sobie dzisiaj tak pomyślałem nad tą promocją, że jest to idealna szansa do tego, że z tego względu, że w tym roku nie będzie ekotechnoparku, proszę Państwa, bo ze względu na panującą epidemię, można by te koszty, które byśmy wydali na podróż na Białoruś, na zakup biletu, moi drodzy Państwo, na hotele i na konferencje, wydać na zakup tego pakietu i zróbcie to. Niech to będzie takim waszym aktem i działaniem, że zakup tego pakietu, większego czy mniejszego, będzie po prostu, potraktujcie go tak jak waszą obecność na Ekotechno Festiwalu. Jest to genialna myśl, uważam, która przyszła do mnie, do mojego serca, bo ja odkąd jestem inwestorem w Skyway'u, byłem na wszystkich ekotechnoparkach, moi, proszę Państwa. Bo jest to czas, w którym spotykają się wszyscy inwestorzy z całego świata. Jest to święto, bo wtedy jest podsumowanie tego, co robimy. I poprzez taki akt zakupu, to, że my dzięki temu mamy fantastyczne dyskonto, moi drodzy Państwo, bo w granicach za $600, 1 do 50 i 1 do 90 za 1200, ja zaraz Wam wytłumaczę, o co tu chodzi, to będziemy mogli zwiększyć własne udziały, pomyśleć o przyszłości naszej i naszych najbliższych, moi drodzy Państwo, i przez to te pieniądze, które byśmy dla przykładu mieli wydać w tej chwili na bilety lotnicze, na samochód, na kolej czy na autobus, zainwestować w pakiet, a jednocześnie zrobić taki gest, że poprzez taki zakup pakietu my jesteśmy, moi drodzy Państwo, obecni na ekofestiwalu, którego nie ma. Przez ten nasz zakup powiemy nasze tak, po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty dla tej technologii, dla tego biznesu, moi drodzy Państwo, dla pana Junickiego i dla całego zespołu inżynierów tam pracujących. Jest to, proszę Państwa, oferta dla wszystkich. Ja uważam i osoby, z którymi współpracuję, partnerzy, wszyscy ambasadorzy, nasza dyrektor, że nie wykorzystać tego czasu w tej chwili to jest po prostu grzech. Jest to, proszę Państwa, tak zwane inwestowanie progresywne, gdzie macie możliwość zakupu za $600 28 tysięcy udziałów. Ja tu Państwu zrobię taką statystykę, którą sobie zrobiłem dzisiaj, że dzisiaj za $600 możecie, proszę Państwa, kupić przy ofercie takiej tradycyjnej 16 400 udziałów. Natomiast Wy za $600 kupujecie 28 tysięcy, która wartość w tradycyjnym sposobie, bez promocji, jest na poziomie $2100. Proszę Państwa, $2100 za 28 tysięcy, a Wy płacicie 600. Coś niesamowitego. Pakiet $1200. Zarówno jednorazowo, albo na raty po $100, proszę Państwa, to jest 108 tysięcy udziałów. A żebyście taką ilość zakupili, to dzisiaj za $1200 możecie kupić w obecnej ofercie 38 tysięcy, które
Żeby wam zrównoważyły 108 tysięcy dolarów, byście musieli zapłacić 3150. $3150, moi drodzy państwo, za to, co możecie mieć za 1200. Więc tu się nie ma co zastanawiać. Powiadamiajcie rodzinę, dzieci, znajomych, bo każdy taki zakup powoduje to, że my się zbliżamy czym bardziej do końca. Że te etapy się skracają, moi drodzy państwo. Że za niespełna kilkanaście miesięcy naprawdę będziemy się cieszyć ogromnymi, ogromnymi, wiecie czym, udziałami, które będziemy mieć, zyskami, które nastąpią w niedalekiej przyszłości. I moi drodzy państwo, i zakończeniem programu. I jeszcze raz, ja mówię wam to naprawdę z czystego serca. Ja traktuję tą ofertę tak, jakbyście wyjechali na Ekotechnopark. Zróbcie ten gest dla siebie, dla pana Junickiego, dla naszej firmy, dla swoich potomnych i proszę was, informujcie o tym wszystkim. Jeżeli potrzeba jakiejś pomocy, cały zespół naszych ambasadorów, cały zespół nas, osób, które promują ten biznes, które były tam na miejscu, moi drodzy państwo, możemy mówić i ja nie patrzę, czy to jest moja linia sponsorska, czy nie. Zawsze służę pomocą i wiem, że osoby, z którymi współpracuję, tak samo. Zapraszamy was serdecznie, wyjaśnimy, powiemy o co to chodzi i jeszcze jedna uwaga odnośnie tego inwestowania w tym pakiecie 50-90. Drodzy państwo, to jest fantastyczna oferta, tylko musicie na nią zwrócić jedną uwagę. To jest inwestowanie progresywne. Tu jest jedna zasada, tu trzeba płacić w terminie. Albo sobie ustawiacie, proszę państwa, kartę kredytową na pobieranie z automatu. Albo robicie sobie pobieranie automatyczne z waszego konta wewnętrznego, ale trzeba pamiętać o tym, że trzeba to zasilić. Jeżeli się spóźnicie, niestety ten pakiet wam przepadnie i zostanie zamknięty na takim poziomie, jak była ostatnia wpłata. Nie ma też możliwości, proszę państwa, takiego czegoś, że my sobie zapłacimy do przodu i będziemy mieć kilka miesięcy spokoju. Możecie zapłacić. Przykładowo dzisiaj mamy 9 lipiec. Płacicie sobie 3 raty, tak? To następną ratę i tak musicie zapłacić 4 sierpnia. Takie są zasady w tej promocji. Ale to jest promocja, która jest po prostu fantastyczna i którą naprawdę bierzcie i promujcie i przedstawiajcie ją komu się tylko da. Kilka słów o mnie jeszcze, o tym, żeby potwierdzić moją obecność, że ja byłem na Białorusi, widzicie mnie tu państwo, w 2017 roku siedzę z moimi partnerami w Unibajku. W 2018 roku byłem z grupą blisko 20 osób z Polski, z moim synem. I w 2019 roku było nas zaledwie 5 osób. Widzicie takie też historyczne zdjęcie z panem Junickim, bo on był na festiwalu. Na drugi dzień jest zorganizowana konferencja, natomiast pan Junicki już w niedzielę rano leciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich pilnować naszych spraw, drodzy państwo. I konferencja 2018-2019 rok. Jesteśmy na niej obecni. Proszę państwa, jedziemy tam po to, bo konferencja to jest podsumowanie pracy naszego zespołu, czyli zespołu naszego Skywatch Community. Festiwal jest dla wszystkich inwestorów, zarówno tych, co są w Skywatch Community i... Boże, zapomniałem tą pierwszą firmę, macierzystą pana Junickiego. Wybaczcie mi. Dla wszystkich inwestorów i partnerów. Natomiast konferencja jest drodzy państwo, dla partnerów Skyward Community. Jedziemy tam, promujemy, dowiadujemy się, przekazujemy wam wszystkie informacje i zapraszam serdecznie do udziału w promocji, do tego, abyście byli czynnymi udziałowcami i proszę państwa, mam dla was też dobrą informację, bo miesiąc temu mówiłem wam, że Polska wypada cieniutko w rankingu, bo byliśmy poza pierwszą dwudziestką. Pierwsze miejsca zajmują nasi partnerzy z Wietnamu, z Nigerii, Czesi, proszę państwa, czwarte, piąte miejsce Słowacy, ale jest też promyk nadziei, światełko w tunelu, moi drodzy państwo. Gratuluję. W czerwcu w rankingu znaleźliśmy się na 16 miejscu na świecie pod względem inwestorów Skyward Community. Dziękuję wam za to. Wierzę w to, że w lipcu osiągniemy to, że będziemy w pierwszej dziesiątce. Dziękuję. Żegnam was z uśmiechem, z radością. Życzę wszystkiego najlepszego, pięknych wakacji, dobrych przemyśleń,
Promujcie, zapraszajcie. Życzę Wam słońca, pogody. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia 23 na webinarze pod tytułem Duplikacja. Wtedy będziemy mówili o tym, jak promować biznes Skyward Community. Dziękuję, do zobaczenia 23 lipca o godzinie 18.